Hej, cześć, ja nazywam się Kerlik, a to jest kolejny odcinek zagramy w League of Legends. Dzisiaj sobie gramy Rengarem po reworku, także muszę się zastanowić w ogóle co mam kupić. Dobra, teraz ten item jest za darmo. Ten jego, raczej zawsze był za darmo, ja, chociaż nie pamiętam czy był za darmo, czy go się kupowało. W każdym razie on zajmował miejsce tutaj, a teraz jest już jako trinket. Także no jest myślę lepszy, lepiej w tym sensie właśnie, że można go sobie włożyć w ten dodatkowy slot, a nie zapychać miejsce naszych itemków pozostałych. Z tego co widzę, to tutaj na kół w ogóle zmniejszono jakoś cooldowny. Bo nawet się nie przyglądałem co mu zmieniono i jak bardzo. Teraz Bola Strike to jest kill shot, to już po prostu nie klikamy sobie na przeciwnika i nie rzuca się to w niego automatycznie, tylko musimy wycelować już sami. Battle Roar, czyli W. W sumie chyba daje to samo. Co daje magic damage i zwiększa nam armor i magic resist na 4 sekundy o 10, przynajmniej na tym pierwszym levelu. Bonus jest zwiększony na 50%, gdy trafimy czempiona albo dużego potwora. To warto zauważyć. No a jak mamy nastakowane, no to nie wziąłem umiejętności żadnej. Dobra, zasmytujemy sobie go. Czemu on był zacząłem właściwie, nie wiem, w sumie cooldowny. Teraz już tam daje tylko 10%, ale spoko, nic nie szkodzi. Ciekawi mnie jak sobie teraz radzi w dżungli. No cool. The next basic attack within 3 seconds. Aha. Następne podstawowe ataki zadają 100% obrażeń plus 73 plus 20. Aha, no dobra. A nie. 73 obrażeń plus 20. Okej. Dosyć ciekawie mi teraz opierdziela tę dżunglę. Zawsze jakoś miałem problem z Rengarem. A teraz wydaje się to być całkiem spoko. Aha, przy Ferocity zadałem 150% obrażeń plus 30 i dostajemy 53 attack speed, 53% attack speed i co jeszcze? I 10% attack damage. No okej. Nie wiem czemu dostaliśmy level. Tylko nic nie zabiliśmy, ale najwyraźniej tu musiały jakieś miniony zginąć, coś, nie wiem. Tak, pójdziemy sobie na mina. Dobra, to teraz działa jako trinket, muszę się jeszcze przyjrzeć temu itemowi, zaraz sobie go omówimy jakoś tak. Prawdopodobnie ma tu warda. Okej, tak jak zresztą pisze Anivia. Zobaczmy co tu się dzieje, czy nam tutaj nikt, jakiś Shaco nie opierdziela dżungli. Nie, ale postawimy sobie tu trinketa. Okej. Teraz sobie ustawimy to bez smartcastów, tak żeby widzieć co nieco, jak to się prezentuje. A no właśnie. Nie wiem czemu ma taki wysoki level. Czyli to wygląda teraz tak, to E. Dobra, Shaco. Miałem z nim szansę raczej, chociaż on nie ma many. Dobra, jakoś to poszło. Mam jego buffy w dodatku. Gdyby teraz tak do tego wyskoczyć, kurde. Teraz to jest na skillshocie, więc może. Niech te miniony tylko pójdą sobie dalej. Niego wyskoczymy i spróbujemy go zabić. Dobra, to nie ma sensu. Dobra. Ale zużył flesza. No tyle dobrze. Za dużo minionów to było. Zadałem mi strasznie dużo obrażeń. Okej, teraz za 3 trofea mamy 25 movement speeda. Za 6 nasz skok jest zwiększony na 125, za 12. Czas trwania naszego ult jest zwiększony o 5 sekund. I czekajcie. Zastanawiam się, co kupić, bo teraz jest właściwie ta latarnia całkiem spoko. Wypróbujemy ją, bo też mnie bardzo ciekawi, jak się sprawuje. Tak, i buty. To znaczy, no nie jestem jakimś specjalnie zwolennikiem latarni, ale teraz doszedł ten nowy item. Feral Flare. Feral Flare. Kurde, nie wiem, jak to przeczytać w angielsku. W każdym razie doszedł ten nowy item, który robimy z latarni. Zatem, no, można by go wypróbować. Dobra. I idziemy sobie jeszcze powiedzieć co... A, bo dobra, idziemy na minę. Zobaczymy, co tu zrobimy. Free kill, no tak, free kill, tylko ona ma 6 level, to tak średnio ten free kill będzie. Ale... Okej, chodź tu. Muszę powiedzieć, że póki co ten Raork nie wydaje mi się taki zły. Zobaczymy zresztą później, jak to będzie, będziemy sobie grać w jakimś late game czy coś. Zresztą zaraz użyjmy ulti. Teraz muszę przeczytać, jak to działa. Dobra, golemy i idziemy na topa zultować sobie może. A, czyli na 7 sekund jesteśmy niewidzialni. Po 1 sekundzie. Dostajemy 15% movement speeda. Aha, po użyciu ultimate. Aha, no i mamy teraz trofeum. Będziemy ci uważać, bo jak tu ci Shaco wyskoczy, to nie będzie ciekawie. Mamy już 3 trofea, czyli mamy 25 dodatkowego movement speeda, gdy jesteśmy w krzakach. Tak? Aha, albo poza walką, albo w krzakach dostajemy 25 movement speeda. Okej, teraz rozumiem. Będzie nas stać już na... A, bo to się robi z tego, z latarni. Dobra. A kiedy to się robi z latarni? Kurde, nie wiem, nie jest napisane przynajmniej. Pewnie przy latarni jest jakiś opis tego. Aha, jak zabijemy 25 potworów, to zamienia się w tą pochodnię. Anivia, chodź po blue. Właśnie, teraz kojarzę, śniło mi się, że grałem Anifią. Nie wiem czemu, ale mi się to śniło, to jest dziwne. Tak jak teraz rzuciło na ten taki stożek, to mi się to jakoś przypomniało. Dobra, co my chcemy kupić sobie? Może to? Wypróbujemy te buty. Czemu nie? Czy dodaję jakiś lifestyle? Aha, z tą bonią... Aha, to... bonus damage, to idziemy na bota, tylko tak nie genialnie. Dobra, ale w każdym razie mamy asystę. Szkoda, że ona zgarnęła tego killa, bo wzięła buffy. Przydałby nam się jakiś lifesteal, dlatego kupimy sobie hydrę. Właściwie to będzie najlepszy item na ten moment. Co nam to daje? Slow, a tu macie. Dobra, weźmiemy sobie W. Ktoś tu był? Pewnie Anivia to zrobiła. Nie wiem, czy zrobimy te potworki. Dobra, jakoś się zrobiliśmy. Poczekamy sobie chwilkę na Smite'a. Nie wiem, czy damy radę z tymi potworami. Dobra, nabiję sobie jakiś tutaj dawalek. Pyk. Dobra, nie wyszło. Ale chodzi mi o to, żeby tylko nastakować, aby mieć leczenie za moment. O nie, po co ja tego flasha zużyłem? Fuck. A to było głupie. Jak ja go tu nie zauważyłem w ogóle? Ah, niepotrzebnie już ten flash był. I tak już byłem martwy. Musimy skoczyć na bota, bo mają problemy chłopaki. Zresztą ten Maokai na soporcie, no co to w ogóle może zrobić, to ja nie wiem. Dobra, zabijała Sorakę. Idziemy na topa, pobabysittujemy. Szkoda, że golemów nie ma, to byśmy sobie jeszcze tak chwilę postakowali, bo teraz już Thrill of the Hunt nie generuje nam Ferocity w trakcie ulti, tylko po rzuceniu ulti, czyli już po samym skoku. Dobra, są golemy, pójdziemy na topa. Okej. Okay. Dobra, dawaj mi z powrotem mojego Reda. Idziemy na ich blue, zobaczymy czy jest. Nie wiem czy będzie. Zaraz, będziemy mieli 6 trofeów, czyli 125, o 125 zwiększony skok. Czyli postawimy tu Trinketa i może zrobimy im temu Shaco. Tak. I idziemy jeszcze na wilki. Okej. Okay. Ciekawi mnie. Okej, okay, zaraz przetransformuje nam się w. Okej, okay, to jest Trinket. Okej. Okay. Okej, okay, zaraz skoczymy się na buta. Gang, bot, sum, szkoda, że zabiłem go. Dobra, zabiłem go. Jakoś się to udaje kierować, chociaż ten bot nie daje jakoś rady specjalnie. Okej, no zaraz nam się to zamieni w ten dodatkowy item, który nie wiem za bardzo czym się różni, zaraz sobie jeszcze obczajmy. No nie zwróciłem na to uwagi nawet. To nam się zamienia we... to. A, czyli daje trochę większe statystyki. To nam się Shaco kręci. Dobra, idziemy na topa. What the fuck? O fuck. Strasznie. To do dupy wyszło. Musimy kupić tą hydrę, bo nie mamy jakoś damage'u specjalnie. Ta latarnia jednak jest trochę do dupy. Niby daje ten atak speed, ale... Ten tryndarz się pałe trochę, chociaż nie wiem czego Rumble nie kontruje, to jest też dobra zagadka. Dobra, idziemy na naszego Rena, bo prawdopodobnie oni go w tej chwili robią. Bot znowu zginął, czy mi się wydaje? Jakoś ten podstawowy damage tego Rengara jest strasznie słaby, jak widzieliście. Jeszcze 25 dodatkowego golda z potworów. Fuck. Nie zdążyłem się uleczyć. Dobra, mamy hydrę. Jeszcze dwa potwory i będziemy mieli tą... flarę, tylko że... Czym to się różni? Daje co nieco większy atak speed i 3 więcej ataku damage. Dobra, musimy kupić jakieś odporności na magię, bo raz, że mamy Marianę, Sorakę, 2 Rumbla, Shaco też dodaje jakiś tam magic damage. Super, całą dżunglę mi opierdzielili i ja nie mam nic do roboty. Dobra, idziemy, nie wiem, na mida, albo na tego Rumbla znowu. Chociaż nie wiem. No, coś strzeliło. Idziemy na bota. Nie, tu nic nie działamy. Okej, tu jest jakiś wart. Gdzie jest Miss Fortune? Nie wiadomo. Ach, niepotrzebnie już używam tu ulti. Znowu dopydałem, ale czekajcie, 12 trofeów. W sumie takie średnie, to mi się wydaje teraz. Te trofea 20. Nie daje takiego nic sensownego, na przykład nie daje damage'u, co by pomagało jakoś ładnie skalować. Tylko taką pierdolatą rzecz jak movement speed. W czasie, gdy się skradamy. Średnio. Dobra, musimy zrobić sobie... Wczajmy naszego blue. No właśnie, jak się spodziewałem. A nasz golem. Nasz braid jest, nasz braid. Dobra, mamy Flare'a już w końcu. A jak smok? Smoka nie ma. Także lipa. Co tu się dzieje na micie? Soraka go ciśnie. A ten Maokai jest strasznie do dupy postacią w ogóle w chwili obecnej. Nie robi nic sensownego. Ani ma jakiś damage, ani jest jakimś tankiem, nic po prostu. Tak, bym na nią wyskoczył. Ale prawdopodobnie mnie właśnie widzi. Tutaj skoczymy się na topa, na tego Rumbla. Musimy sobie kupić prawdopodobnie Split Visage na jakieś odporności właśnie na tego skrzydła małego. Dobra. Spuszczajmy topa albo weźmiemy sobie jeszcze naszego Reda. Skoczę na mida w sumie, wiecie? Zrobimy sobie tu Morianę. Nie, moja to Warda. Nie rozumiem, o co w tym chodzi. Aha, bo to nam teraz daje coraz większy magic damage przeciwko czempionom. Przy każdym zabiciu potwora chyba i przy każdym zabiciu jakiejś postaci. Przy każdym zabiciu większego potwora, bo nie liczą się te małe. Mamy już 10 staków, czyli jeszcze 2 i będzie zwiększone... Co? Co będzie zwiększone? Aha, czas trwania naszego ulti. Okej, Shaco tu jest. Moglibyśmy go zabić. Dzięki. Dzięki za pomoc, naprawdę przydałeś się. Dobra, idziemy stąd. Musimy kupić ten magic damage cholerny. Trochę bez sensu zużyłem moje ulti, teraz tak widzę. A, no tak, teraz sobie przypomniałem, że te homeguardy już trochę inaczej działają. Tak samo inaczej działają pozostałe ulepszenia do butów. Okej, 40 sekund do ulta. Pewnie już jest trochę niebezpieczna z tym Rabadonem, to mi się nie podoba. Spuszczajmy bota, Graves nie żyje, powinien gdzieś tam sobie biec powoli w tą stronę. No, moglibyśmy zdjąć te wieże. Jeszcze nie bije. Dobra. Jakoś nam się udało uciec. O, nam idzie ta akcja. Ona stał nie ma. Dobra, zarzucę ulti. Mamy chyba zwiększony czas trwania, czy nie? Nie. A nie, mam. Dobra. Tylko szkoda, że nam bot w tym czasie padł, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda? Dobra, stakujemy dalej tą pochodnię, bo to jest bardzo fajna rzecz, z tego co widzę. To stakowanie. Graves nam idzie, ale raczej z tym Gravesem nic tu nie zdziałamy. No nie. Drake się pojawił. Pomóżcie mi z Drake'iem. Szkoda, że nie mam smite'a. Anivia, hello. Zajebiście. Okej, tutaj nic nie zdziałamy raczej. Musimy się cofnąć i coś kupić. To tak, najpierw to. I zbudujemy sobie Sunfire Cape'a może, albo Randuina. Jeszcze zobaczę, co będzie bardziej opłacalne. W sumie nie mam pojęcia. Albo blisko. A czyli szkół wie, że nie działa, z tego co widzę, bo jakoś tak próbowałem bić, próbowałem. Dobra, idziemy pierdzielić dżunglę. No kurwa, Anivia, co ty? Co za kretyn. No zajebiście. Czy nie chodzi mi o to, że tak zrobił, tylko o to, że mnie spowolnił, a oni się właśnie zaraz miałem zrespić i trochę się bałem, że nagle mi Shaco wyskoczy. Ja chciałem nie powiedzieć tego Reda. Dobra, idziemy sobie dalej stakować nasz item. Już mamy 18 staków, tutaj jeszcze tylko 2 i będziemy mieli takiego movement speeda zajebistego na tym Thrill of the Hunt, że to będzie coś pięknego. Z tym, że potrzebujemy teraz damage'u, co nieco. Zastanawiam się, co właśnie kupić po może Black Cleavera. Kurde, no brakuje mi 150 golda, a cała moja żungla jest zapierdzielona. Tego Gravesa bym zabił chętnie. No i właśnie do tego Randuin, żeby się uodpornić na tych skurczybyków. No, dostałem asystę, czyli mam już 20 staków, no to świetnie. Mam brabia topa, tylko szkoda, że mógłbyś wrócić tutaj i uratować nasz inhibitor. Muszę powiedzieć tak, Rengar jest trochę słabszy, gdy jest nafidowany. Nie ma takiego efektu snowballu, czyli że im więcej zabija, tym staje się coraz bardziej potężny i nie do zatrzymania. No, tutaj z tego co widzę, tego Rengara jednak jest łatwiej zabić. Zadaje mniej damage'u ogółem. Ale inhibitor stoi, więc jest jakiś plus tak wszystkiego. 20 staków, no to zobaczymy później, jak to będzie działać ten rzut. Chyba smog jakoś niedługo będzie, czekajcie. 26.03, czyli 32.03. Drake. Abym nie robił teraz. Okej, jakoś to poszło. No i Anivia ginie. Dobra, jednak kupię sobie tego Black Cleavera. Albo nie, czekajcie, nie mam ważnej rzeczy. Last Whisper. Żeby się po prostu przebijać przez ten ich pancerz. Postawimy sobie tak, tak. Miss Fortune robi im bota. No ich jest to czwórka, nie mam z nimi szans. No co ty robisz? Co on? Widzicie? Mam 18 level, właściwie full build. Normalnie Rengar by już taką osobę zabił. Stary przynajmniej Rengar. A w tym przypadku no, nie bardzo to wyszło. Chyba jest mniejszy cooldown na łucie, z tego co widzę. Zobaczcie, jak smoka ciężko nie łudzi w ogóle. Chociaż on teraz niby zmniejsza damage o 20%, ale tak czy siak strasznie wolno robię tego smoka w porównaniu z innymi postaciami, które na tym etapie myślę by już nieźle rozwaliły smoka. Aha, barony mają. I urobiłem nam topa. Ale ja chcę mieć już tego Swispera, więc pieprzę to na razie. Okej, teraz się cofnę. Thrill of the Hunt i jedziemy z tym Foxem. No. Nie, ten Rengar jednak w tym momencie na late game strasznie zsiepałem. A mój team właśnie to sfrołował. Dobra, równie dobrze możemy się poddać. GG. Rengar już niestety nie jest takim asasynem jakby, który wpada i rozwala wroga na hity. Dobra, w każdym razie no, widzicie jak sobie teraz Rengar radzi, gdy jest no, nafidowany i tak dalej. Gdy ma już full builda, no nie potrafi już zdjąć AD-carry tak jak wcześniej, no, ta takie full combo i tyle, no nie? I dalej sobie robić swoje. Dla mnie jest słabsze, no może niekoniecznie ta latarnia by się na nim się sprawdza, może to był błąd kupując ją. Powinienem był może zainwestować w Lizarda, czyli w ten taki taką niebieską łapę, co tam daje chyba 35 na meczu, czy 30, jakiś tam jeszcze ten mecz overtime, jak Ignite. Mam mieszane uczucia co do niego. Ma fajne całkiem early, z tego co widzę daje radę na początku, ale później już no niestety jakby się zatrzymuje w tym takim stanie średniej postaci, która no niewiele robi w teamfightach, coś tam robi, ale jednak no nie na tyle, żeby zabić kogoś tak jednym pierdolnięciem jak wcześniej. Dobra, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, mówi dla was Kerlik, hej!